11 marca wspominamy świętego Sofroniusza, biskupa. Sofroniusz urodził się w arystokratycznej rodzinie w Damaszku w roku 550. Od wczesnych lat oddawał się studiom filozoficznym i retoryce, dlatego otrzymał imię sofisty, czyli mędrca. W roku 578 poszedł do głośnego na całą Palestynę klasztoru świętego Teodozego, ale niedługo tam pozostał. Dla lepszego bowiem zapoznania się z życiem mnichów udał się do Egiptu, gdzie spotkał się ze świętym Janem Jałmużnikiem, patriarchą Aleksandrii. Stąd udał się na górę Synaj, a potem statkiem do Rzymu. W tym czasie pogańscy Persowie pod wodzą ich króla, Chozroesa, najechali na Ziemię Świętą, burząc prawie wszystkie kościoły. Po zwycięstwie cesarza Herakliusza nad Chozroesem w 619 roku, Sofroniusz powrócił do Ziemi Świętej i ponownie zamieszkał w klasztorze świętego Teodozego w pobliżu Betlejem. W roku 634 zmarł patriarcha Jerozolimy, święty Modest. Biskupi i lud, jak to było wtedy w zwyczaju, powołali na jego miejsce Sofroniusza. Zaczął się więc nowy etap jego życia. Sofroniusz zasłynął nie tylko jako kaznodzieja i gorliwy duszpasterz, ale przede wszystkim jako niezłomny obrońca czystości wiary. Właśnie w owym czasie patriarcha Konstantynopola, Sergiusz, zaczął rozpowszechniać błędną naukę, że Jezus Chrystus miał tylko jedną wolę, Bożą, a nie posiadał jednak woli jako człowiek, gdyż ta została całkowicie podporządkowana, a raczej wchłonięta przez wolę Bożą. Sergiusz zdołał dla swojej doktryny pozyskać cesarza. Sofroniusz na podstawie tekstów ewangelicznych wykazywał, że Pan Jezus posiadał również wolę jako człowiek i w niejednym wypadku ją objawiał. Nie byłby pełnym człowiekiem, gdyby nie posiadał także i woli ludzkiej. Sergiusza poparł niestety również Cyrus, patriarcha Aleksandrii. Kiedy oskarżono Sofroniusza o herezję, zadał sobie trud, by zebrać około 600 cytatów z ojców Kościoła na dowód, że wszyscy oni uznawali w Panu Jezusie wolę boską i ludzką. Dzieło to przypominano na Soborze Laterańskim w roku 649, na którym potępiono monoteletyzm. W roku 637 w swoim zwycięskim pochodzie Arabowie zajęli Ziemię Świętą. Sofroniusz zdołał uprosić kalifa Omara, aby chrześcijan zostawiono w spokoju. Sofroniusz zmarł 11 marca 638 roku, kiedy miał około 88 lat. Do najważniejszych jego dzieł należy list synodalny do patriarchy Sergiusza, w którym Sofroniusz wykłada właściwą i prawowierną naukę Kościoła o dwóch wolach Pana Jezusa w jego dwóch naturach. W dziele Frolilegium Patrystyczne Sofroniusz zebrał wspomnianych 600 zdań ojców Kościoła i pisarzy na ten sam temat. Z dziedziny hagiografii zachowały się żywot świętego Jana Jałmużnika i pochwała świętych męczenników Cyrusa i Jana. Kazań Sofroniusza zachowało się 12. Sofroniusz był także utalentowanym poetą. Z wielu jego pieśni i wierszy religijnych dochowały się do naszych czasów 22 ody. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Sofroniusza, biskupa, na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i bronił, i szli drogą, którą nam wskazał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.